Cześć, dzisiaj tak jak obiecałam w poprzednim filmie, będą stylizacje z tą czarną sukienką ze Stradivariusa. Kto nie widział poprzedniego filmu, odsyłam, bo tam też jest kilka propozycji stylizacji z nowościami na dodatek, także może coś sobie podpatrzycie. Tymczasem zabieram się za przebieranki, bo trochę tego mam. Tym filmem chciałabym Wam pokazać, że niby prosta, zwykła, czarna sukienka, a tak naprawdę za pomocą dodatków możemy zrobić z nią w roli głównej cudowne stylizacje. Buty zmieniają stylizację, dodatki w postaci kurtek, narzutek, swetrów, płaszczy zmieniają stylizację, biżuteria zmienia stylizację, torebki zmieniają stylizację. Także zobaczycie za chwilę, że tutaj dosłownie narzucając coś na siebie, zmieniając buty, dokładając rajstopy, też na pewno na co dzień zmieniając fryzurę, ale dziś niestety nie, bo trochę tego tutaj mam, więc musiałabym non-stop zmieniać fryzurę na taką, która według mnie najlepiej odpowiada, ale pamiętajcie, że to też jest ważne. Dobrze, tak zerkam, bo tu mam wieszak z ubraniami i jest tego tyle, także zaczynam. I propozycja numer jeden dziewczyny, to jest propozycja z kurtką jeansową. I tak, wiem, mamy jesień, zbliża się zima, ale ta jesień jest różna, prawda? Czasem słońce, czasem dżdży, jak to śpiewał pewien znany wokalista w reklamie. Więc na razie pierwsza propozycja taka, Adidas i kurtka jeansowa. Do tego bierzemy jasną torebkę i oczywiście, jeśli jest chłodny jesienny dzień, to narzucamy na to płaszcz, co za chwilę zrobię. Jeszcze tylko dodam, że nie mam na sobie rajstop, ale oczywiście jesienią rajstopy jak najbardziej. Do tej stylizacji akurat proponowałabym cielistę, a do kolejnych na przykład takich z bodkami zaproponuję Wam czarne prześwitujące. Raczej bym stroniła od czarnych kryjących, bo mamy czarną sukienkę, więc zrobimy się takim czarnym słupem, czarną plamą i nie będzie to fajnie wyglądać, a jednak po to jest ten rozporek, żeby gdzieś tam ta noga sobie tutaj majtała. Ciepły, gruby, wełniany płaszcz, który nawet jeśli jest rozpięty i ta kurtka tutaj gdzieś z niego wystaje, tutaj wszystko absolutnie do siebie pasuje i to sobie nie przeszkadza. Natomiast oczywiście w zimny dzień kurtkę pod płaszczem zapinamy, płaszcz zapinamy, dodajemy szalik. Proponuję duży, jasny, żeby też fajnie korespondował z butami. Możemy narzucić okulary, bo jak wiemy, słońce świeci nie tylko latem. Bardzo proszę. I mamy, nie wiem już który, a to miał być pierwszy zestaw właśnie z tą sukienką. I zobaczcie, co kolejną rzecz dorzucam, to jest już zupełnie inaczej. Jeszcze jakiś fajny tutaj, zobaczcie, kolczyk, biżuteria, którą jak zdejmiecie płaszcz, to będzie fajnie widać. Tutaj pierścionki, proszę bardzo, tak to się prezentuje. I na taki jakiś cieplejszy dzień, gdzie można sobie pozwolić na wyjście z nogami w cienkich rajstopach, bardzo proszę, myślę, że całkiem przyjemna dla oka stylizacja. Już się chciałam rozebrać, ale tak jeszcze pomyślałam, że pokażę Wam, bo w sumie bohaterem miała być sukienka, a ja tu z płaszczem i z szalikiem wyskoczyłam, ale tak też to fajnie wygląda. Są warstwy, tutaj wszystko do wszystkiego pasuje, jest luz, swoboda, jest wygodnie, jest ciepło. Jeśli nie lubicie, nie nosicie rajstop cielistych, bo nie lubicie, bo jest Wam zimno, no to no niestety, to nie będzie stylizacja dla Was. W takim wypadku proponowałabym założyć po prostu, jeśli wolicie czarne rajstopy niekryjące, to proponowałabym do tych rajstop założyć bodki. Czy to bodki czarne, czy to bodki wężowe, czy zaraz, co ja będę gadać? Ja po prostu to zrobię. Widzicie, problem ze mną jest tego typu, że ja sobie przygotowałam dosłownie kilka stylizacji, żeby Wam pokazać, a w trakcie, jak widzicie, ja tutaj mieszam, motam i zaraz zobaczycie ich kilkanaście. Bardzo proszę, założyłam czarne, niekryjące rajstopy i założyłam bardzo proste, czarne bodki i już ta stylizacja wygląda zupełnie inaczej. Możecie dać jasną torebkę, nie ma problemu. Możecie, dobra, popatrzcie sobie chwilę, chociaż to już prawie było, a możecie też dać torebkę ciemną i też wszystko tutaj będzie do siebie pasować. I na bazie jednej prostej czarnej sukienki czarujemy kilka
albo kilkanaście różnych stylizacji. W ogóle ja uwielbiam warstwy, uwielbiam sposób ubierania się na cebulkę. Zawsze, kiedy jest Wam za ciepło, za zimno, możecie coś zdjąć, coś dorzucić. Uwielbiam to. Także bardzo proszę, myślę, że to super wygląda. Jest elegancko, jest schludnie, ale jest tak też luźno, nonszalancko. Jest to takie niewymuszone, nie jest to takie ugłaskane, wymuskane, sztywne. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie jest to taka elegancja tylko jest to taka nonszalancja, elegancja, ale z luzem i z wplecionymi modnymi fasonami, modnymi wzorami. Uwielbiam. Dobra, lecimy dalej, bo coś czuję, że to potrwa długo. To będzie taki przykład na to, że jako, że mamy całą czarną bazę, to tak naprawdę nieważne, czy macie płaszcz różowy, zielony, czerwony, fioletowy czy niebieski, dorzucicie jeden taki właśnie wyrazisty element i już stylizacja całkowicie zmienia charakter. Można oczywiście też szalik, jakby komuś było zimno. Tutaj postawmy znów też na czarny, żeby tak jakby ten płaszcz grał pierwsze skrzypce, choć pierwsze skrzypce miała grać sukienka. Nie, zróbmy po prostu tak, że sukienka będzie bazą do wielu różnych stylizacji i czasem ona będzie grała pierwsza skrzypce, a czasem będzie tylko tłem dla pięknego, krzykliwego płaszcza. Dorzućmy okular. Słuchajcie, i dziewczyny, moja rada teraz a propos szalików, które no, będą pewnie nieodłącznym elementem naszych codziennych stylizacji, kupujcie długie i szerokie szale, bo wtedy jest je łatwo tak fajnie ułożyć. Pytacie się mnie, pytałyście się mnie, w zeszłym roku bardzo dużo osób się pytało, jak wiązać szal. Ja nie mam tysiąca sposobów na wiązanie szalika, choć są takie filmiki w internecie. Ja mam jeden sprawdzony sposób wiązania szalika, więc gdzieś może przy okazji już w innym filmie Wam go pokażę, żeby szalik właśnie był taki luźny. Znów użyję tego słowa nonszalancki, ale warunek jest taki, żeby szalik był długi i szeroki. Piesku, chciałbyś uczestniczyć w filmie? Cześć, kochanie. Co tam? Chodź. Chodź, proszę, zapraszam. Chodź, pokaż się ciotką. Chodź. Chodź, chciałeś przyjść do mnie? Chodź. Cześć. No cześć. No niech ma swoje 5 minut. Siema. Co byś chciał? Co ty byś chciał? Mordeczko moje, dziewczyna. Tam jest kamera, tam. Chester, tam jest kamera. O tam. No, o tam jest. Już, dziękujemy. Idziesz do pana? Nie wiem, na czym to skończyłam, ale wydaje mi się, że skończyłam, także lećmy dalej. I ostatnia już propozycja z płaszczem, zaraz przejdziemy do innych części garderoby. Chciałam Wam tylko pokazać jeszcze wersję elegancką, to znaczy wersję z trenchem. I tutaj, jeśli ktoś lubi sobie podkreślać talię, to bardzo proszę, możemy oczywiście płaszcz zapiąć, ale fajnie będzie też wyglądać, jeśli ten płaszcz będzie tutaj odsłaniał sukienkę, odsłaniał nóżkę i jak widzicie miałam na początku przewiązane to na środku, oczywiście też można, ale żeby tutaj sobie nie zaburzać niczego, w sensie nie proporcji i tak dalej, tylko żeby nie tu nic już więcej nie dało, żeby tutaj tak właśnie fajnie tą sukienkę było widać tę, to proponuję sobie wziąć ten pasek na bok, on tu też nie będzie dyndał i że tak powiem brzydko się między nogi wywalał, jak będziecie iść. Tutaj torebka tak naprawdę dowolna, bo możecie wziąć dużą szoperkę i wtedy będziecie mieć taki elegancki, ale bardziej miejski look. Możecie wziąć coś mniejszego i we wzory, na przykład taką torebkę w wężowy wzór. W kolorystyce nadal neutralnej, więc wszystko fajnie gra. Proszę bardzo. Coż jest z tym światłem? Możecie również na ukos, z tym, że tutaj już będzie dużo przecięć, bo tu macie przecięcie poziome, tu będziecie mieć na ukos, więc na ukos bym proponowała w momencie, kiedy ten płaszcz czy zapniecie, mój akurat jest niezapinany, mój jest taki szlafrokowy, więc w momencie, kiedy zrobię tak, nie widzę się, nie wiem, czy dobrze się związałam, to wtedy jest, myślę, fajnie, zerknę. Coś tu trochę poprawiłam, jest ok. Kolega wychodzi, bardzo proszę, dziękujemy bardzo, do widzenia panu. Ok, czyli jeszcze raz mamy zawiązany płaszcz i wtedy torebka na ukos, myślę, że wygląda spoko. A jeśli chcecie mieć torebkę
która się wybija na tle tej czarnej stylizacji, bo w momencie, kiedy zdejmiecie płaszcz, zostajecie w samej czarnej sukience, w czarnych rajstopach i w czarnych botkach, to proponuję wziąć na przykład coś kolorowego, coś ze strukturą, coś z wężem, coś z zamszem. Jeszcze ja dodatkowo tutaj mam taką torebkę, że ona jest z boku zielona, więc to tutaj bardzo fajnie wszystko gra. Ona jest na łańcuszku, ale myślę, że tak do ręki też fajnie wygląda, bo właśnie kiedy zdejmiemy sobie płaszcz, to zostajemy z czymś takim i mamy fajną wieczorową stylizację na randkę na przykład. Już płaszcza nie nakładam, tylko tak go narzucę, żebyście sobie zobaczyły, że tutaj równie dobrze możecie zastosować buty brązowe, możecie wziąć buty bordowe, jeśli takie macie. To wszystko będzie fajnie grało i z tym płaszczem, i też jeśli zdejmiecie płaszcz i zostaniecie w samej sukience takiej, to prostej czarnej, to botki zrobią Wam robotę. Zobaczcie sobie teraz, porównajcie, jak to wygląda właśnie z nogą, powiedzmy, w rajstopie cielistej. Rajstopach cielistych. Słuchajcie, dzieją się tu dziwne rzeczy. Przerwało mi nagrywanie, wskoczył mi błąd karty. Mam nadzieję, że uda mi się ten film dla Was jednak nagrać. Na razie się nagrywa. Ok, wskoczyłam w tak zwanym międzyczasie babciny sweter, który pokazywałam Wam w filmie Mierzymy ze Stradivariusa, gdzieś tutaj Wam podlinkuję na górze. I żeby ten babciny sweter nie był aż taki babciny, dorzuciłam łańcuch młodzieżowy. A co? I w tym momencie ta stylizacja wygląda tak. Myślę, że jeśli lubicie takie swetry, to powinna Wam się spodobać. On ma taki luźny, fajny krój, duży rękaw, więc to nie jest taki biurowy, obcisły, kusy sweterek, tylko to jest sweter z pazurem. Można czarne botki, można takie botki. Zaraz Wam jeszcze pokażę propozycję z traperami. Można też kozaki za kolano. Może wskoczymy na chwilę? Albo kozaki zwykłe. Wszystko można, dziewczyny. Jak widzicie, wszystko można. Trzeba po prostu kombinować. To jest kolejna propozycja i zaraz następna. I bardzo proszę, coś dla miłośników czarno-białych zestawów. Propozycje czarno-białych zestawów też na kanale się pojawiły, także zapraszam Was. Tarę, mój ulubiony tej jesieni obuw, czyli jasne, białe, kremowe trapery na grubej podeszwie. I słuchajcie, na sukienkę równie dobrze możecie narzucić sweter. Ważne jest to, żeby sweter był krótki, wtedy fajnie to wszystko wygląda, bo wygląda jak sweter ze spódnicą po prostu. Do tego narzuciłam torebkę. Dorzucimy mój niekwestionowany hit tej jesieni i zimy i pewnie jeszcze przyszłych sezonów, czyli koco płaszczo kardigan w kratę, który też Wam pokazywałam z samą czarną sukienką w zestawieniu, jak on wygląda w poprzednim filmie w Mierzymy ze Stradivariusa, także zerknijcie sobie, bo tam też było sporo stylizacji, chyba to już dzisiaj mówiłam. Nieważne, w każdym razie mamy ten płaszcz i zobaczcie, jaka fajna, taka trochę grunge'owa stylizacja. Do tego tak naprawdę torebka, jaką chcecie. Ja też staram się bazować na tych samych ubraniach, jak widzicie, i pokazywać Wam, że na przykład ta torebka pasuje do większości stylizacji. Ale równie dobrze ta jasna. I to wygląda dobrze. I to wygląda dobrze. Także mówię, tutaj jest kwestia kombinowania, co tak naprawdę posiadacie, jakie macie torebki, czy wolicie mniejsze, czy wolicie większe, tutaj wszystko będzie pasować. Zobaczcie po prostu, jak możemy tutaj sobie tę stylizację budować. Do tego oczywiście znów kolejnym elementem, który możemy dorzucić, jest oczywiście szalik. No i tutaj już bym poszła po prostu w czarny, czy w szary, czy w brązowy szalik, który będzie... Tak jakby patrzę na kolor płaszcza, bo fajnie to wygląda, jeśli te motywy gdzieś tam się powtarzają, więc tutaj i brązowy szalik, i czarny fajnie by wyglądał. Biały też by spoko wyglądał, tylko że tutaj już by było dużo tego białego przy twarzy i ja tak sobie myślę, że chyba lepiej z tym czarnym. Można go oczywiście owinąć. Zobaczcie w ogóle, jaką świetną robotę robią nam okulary. Dorzucacie okulary i od razu jest plus 10, moim zdaniem. Nie widzę się z daleka, ale oczywiście podejdę tutaj, żebyście wy sobie mogły zobaczyć. Ja taki przykuc zrobię. O, także wydaje mi się, że no, okulary dają bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej. Miałam już wskakiwać w coś innego, ale jeszcze złapałam marynarkę, bo jeszcze pokażę Wam, że taka marynarka w kratę
która też gdzieś tam w tej swojej kracie ma element biały, też fajnie będzie wyglądać z białymi butami. To nie musi być czarno-szary zestaw w całości. Zobaczcie, że biały but tutaj robi nam super efekt, daje nam super efekt. I z taką dłuższą, też luźną, dużą, za dużą marynarką to wszystko wygląda bardzo fajnie i już znowu mamy inny charakter stylizacji, a ja już wskakuję w inne kolory, bo tak się domyślam, że tylko biel, beż, szarość to nie jest to, co chciałybyście zobaczyć, więc teraz polecimy z mocnymi kolorami. I wskoczyłam w mocną zieleń, miałam zmieniać buty, zaraz zmienię po to, żeby pokazać Wam propozycję z jeszcze innym rodzajem obuwia, ale też zobaczcie, że te buty tutaj super wyglądają i jest sweter mocno zielony, a białe buty też wcale tutaj niczego nie psują, tak samo jak nie zepsułby ten sam płaszcz. Dorzucacie ten sam płaszcz, już też nie zakładam, widzę, że znowu mi bateria miga, po prostu jakaś klątwa dzisiaj. I też macie kolejny przykład stylizacji i tak naprawdę tutaj wystarczy, że będziecie zmieniać sobie swetry. Znów, tak jak mówię, fajnie wyglądają krótkie, chociaż długi też by nie wyglądał źle, zaraz Wam to pokażę. Na przykładzie dłuższego kardiganu, jest to tak zwany sweter dziadka Mariana, tak go nazwałam. Mój dziadek miał na imię Marian, w poprzednim filmie ochrzciłam sweter swetrem dziadka, a teraz jeszcze dorzuciłam, że jest to sweter dziadka Mariana i tego się trzymają, będzie nam wesoło. Nie ten, tylko następny, który Wam pokażę, ale jeszcze a propos tego chciałam Wam powiedzieć, że przy takich krótkich swetrach, w zależności od tego, za dużo, za szybko, bo bateria miga i jestem po prostu pod presją. W zależności od tego, ile macie swetrów, jakie lubicie kolory, czy macie bardziej bazową szafę, czy bardziej szaloną, zobaczcie, że tutaj możecie zmieniać po prostu tylko kolory swetrów i za każdym razem wyglądacie inaczej i wyglądacie tak, jakbyście miały czarną spódnicę i jakiś sweter. Pokażę Wam przykład jeszcze jednego, bo koniecznie chciałam tu przemycić zwierzęce wzory. Zobaczcie, że to już jest całkiem znowu inny charakter stylizacji, bo ona przez te zwierzęce wzory staje się taka rockowa, taka z pazurem. Do tego możecie narzucić jeszcze skórzaną ramoneskę, której akurat nie mam w tej chwili, więc Wam nie pokażę już, jak to będzie wyglądać, ale wyobraźcie sobie skórzana ramoneska, do tego jeszcze nawet czarne, ciężkie trapery, albo takie jak teraz są modne właśnie czarne, ciężkie buty na wysokiej platformie, na traktorze i macie rockową stylówę, czerwona pomadka, złota biżuteria i rządzicie. I tak naprawdę znów jedna sukienka, spódnica i macie kompletnie inny charakter stylizacji dzięki wzorowi na swetrze, dzięki wzorowi na torebce, dzięki kolorowi płaszcza i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu piękne. Ja to tak uwielbiam, że zmieniam jedną rzecz i już jest całkiem co innego, a sukienka wciąż ta sama. I proszę bardzo, zagadka, co się zmieniło. Zmieniły się buty, słuchajcie, miałam już założyć zamszowe kozaki za kolana, ale usłyszałam, że leje deszcz i pomyślałam, nie, wezmę kozako kalosze krótkie przed kolano, żeby pokazać Wam, że to też bardzo fajnie wygląda. Do tego dorzuciłam pasek ze złotą klamrą, bo ten sweter akurat jest trochę dłuższy. I teraz zrobiłam takie dwie opcje, żeby Wam pokazać, że tak, można sweter schować pod paskiem. O, i tutaj go nie widać i to wygląda znów tak, jak byłby wpuszczony w spódnicę. A można, piątka trwa, wyłączenie aparatu po raz 78, więc z przodu i z tyłu, tak, co ja to mówiłam, że jakby wpuszczony był w spódnicę, to wygląda, a można, tak jak to zrobiłam z tyłu tylko, żeby Wam pokazać, ale można też wyciągnąć ten sweter z przodu, zrobić sobie taką baskinkę z tego swetra tutaj i też będzie to fajnie wyglądało, może tak całkiem stanę do Was tyłem, żebyście sobie zobaczyły i mamy praktyczną rzecz, bo są to kozaki, trochę kalosze, więc możecie spokojnie iść w deszcz, na kałuże, dorzucić sobie płaszcz i też wszystko tutaj będzie grało. Ja teraz pozwolę sobie wskoczyć w sweter dziadka Mariana. I słuchajcie, lumpiarski sweter dziadka Mariana, za duży, wystylizujemy na przekór, na elegancko. A co? Pojedziemy z obcasikiem, z paseczkiem. W talii zmieniłam pasek, bo w tamtym nie mam dziurki takiej na talię, tylko na biodra i mi zbrakło. W każdym razie wygląda to tak, jeszcze nie wiem jak, muszę się przejrzeć, ale już czuję, że to będzie sztos. No i jest, jak dla mnie. Bardzo proszę. Do tego jeszcze weźmiemy, jak znajdziemy
Matko kochana, żebyście widziały, co tu się dzieje. Żebyście wy widziały. O! I co, dziewczyny? Czy tą stylizacją odczarowałam sweter dziadka Mariana? Czy kogoś przekonałam? Bardzo proszę mi powiedzieć. Jeszcze tak przejdę wam tutaj, żebyście sobie zobaczyły. Jeszcze sobie dorzucę torebkę piękną moją, prostą, która pasuje do wszystkiego. No i co, dziewczyny? Co myślicie? Jezu, ja już dyszę, bo już, słuchajcie, cały czas się tu przebieram. Już dyszę. Ale co tam? Jest fajnie, jest zabawa. Dobra, czy ja coś jeszcze dla was mam? Czy ja coś jeszcze dla was mam? Ja bym jeszcze miała dla was dużo. Tylko, no jak widzicie, to się wszystko opiera na kombinowaniu. Ja mogłabym teraz każdą kolejną, każdą jedną rzecz z szafy wyciągać i dalej tutaj kombinować. Tylko to tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, co macie w szafie. Jakie rzeczy macie w szafie. Kombinujcie z paskiem, z biżuterią, z fryzurami, z okularami, z płaszczami, narzutkami. Narzucajcie swetry na sukienki, czy rozpinane, czy takie przez głowę. Kombinujcie. Patrzę, że mam jeszcze jedną stylizację, której wam nie pokazałam. To znów będzie coś podobnego do tego, co było, ale no dobra, na koniec. Zaczęłyśmy z gołymi nogami skończymy, bo chciałam wam jeszcze pokazać też stylizację z taką krótszą kurteczką, bo poprzednia letnia była z jeansową, a to jest krótsza kurteczka, tylko że to nie jest taka kurteczka właśnie na lato, tylko ona jest gruba, ona ma tutaj wypełnienie, ma podszewkę, więc tak naprawdę jeśli jest taki dzień 15-16 stopni i słońce, a takie były jeszcze 2 tygodnie temu, zanim to pogoda się skiepściła, to możemy również przemycić do czarnej sukienki całą resztę jasną, czyli wszystkie pozostałe elementy w kolorach bieli, beżu, jakiegoś tutaj, jak widzicie, trochę różu. I w tym momencie znów nie jest tak szaroburo i ponuro, niby mamy jesień, ale jeszcze stylizacja jest taka w nawiązaniu do lata. Ale tutaj znowu możecie narzucić na wierzch płaszcz, też na przykład jasny, czy biały, taki misiowy, czy dorzucić do tego kozaka za kolano. Zaraz dorzucę jeszcze, proszę, nigdy nie skończę. I właśnie to u mnie tak wygląda. Ja zacznę sobie coś myśleć, biały płaszcz, aha, co do białego płaszcza kozak, do kozaka coś tam. I właśnie w ten sposób ja buduję stylizację. Wiem, że miał być kozak za kolano, zaraz będzie, ale coś czuję, że to, pomijając gołą stopę, będzie moja ulubiona stylizacja tej zimy. W sensie miś plus biały traper. O nie, miga bateria. Koniec. To już jest koniec. Słuchajcie, bardzo proszę. Jak powiedziała, tak zrobiła. Kozak za kolano, wystaje kawałek nóżki. Do tego biały, gruby płaszcz miś. Tutaj tak, ja pod spodem nadal mam tę kurtkę. Ale też pokazuję wam, jakby to wyglądało. Do tego białe trapery też by super wyglądały. Kończę, bo miga mi bateria. Dziękuję wam pięknie. Zapraszam na kolejne filmy. Piszcie, co chcecie dalej oglądać. Dzięki piękne, do zobaczenia. Pa! Matko bosko, jaki burdel. A tak oto wygląda pokój. Nie po wojnie. Po nagrywkach. Tam stoi ukryte lustro. Tam wisi pasek. Leżą rzucone buty i torebka, której zapomniałam wykorzystać w filmie.